stoję pomiędzy dwoma pokojami. Kacper, Wiktoria. Ale dzisiaj to nie u Kacpra, u Wiktorii robimy przemianę. Przemianę pokoju. Co tam, Kacperku? Ale masz grę fajną. Daj, Wikusia ci zrobi. Even Oral's here. Dokładnie. Wszyscy są. Wszyscy są gotowi na przemianę. Wikusia, słuchajcie, bardzo dorasta. Zmieniają jej się gusta. Zmieniają jej się zabawki, zainteresowania, książki. To wszystko będzie w tym filmiku. Może jakaś inspiracja dla kogoś, kto nie wie, jak urządzić pokój takiej dorastającej dziewczynki. Za dużo, słuchajcie, tutaj nie zobaczycie przemiany mebli, kolorów, tego wszystkiego. Tylko bardziej taka organizacja dzisiaj u nas. I ruszamy. Ta-da! Słuchajcie, miałam wam nagrać, jak wygląda pokój Wiktorii przed, w trakcie i po. Tak nie wygląda pokój Wiktorii na co dzień. Powiem wam, że muszę pochwalić bardzo moją córkę. Mimo tego, że zaraz pewnie wszyscy będą mówić, że zawsze mamy chwalą swoje dzieci. Ale ja jestem raczej taką mamą dość wymagającą i sprawiedliwą. Więc jeżeli moje dzieci coś zrobią źle, to ja, wiecie, jestem w stanie po prostu wyciągnąć pewne konsekwencje. I właśnie, jeżeli chodzi o pokój, który teraz widzicie, no to jest mega bałagan, ale taki nie do końca, bo jest to organizacja teraz całkowicie inna. Wiktoria bardzo, tak jak zaczęłam wam od tego, bardzo dba o porządek w swoim pokoju. Jedynie bałagan ma wtedy, kiedy przychodzą do niej przyjaciele. I to oni robią bałagan. No ale kurczę, bez zabawy nie ma bałaganu, tak? Więc słuchajcie, wielka czystka tutaj następuje. Już w książkach mamy fajny progres. I tutaj już wszystko bardzo ładnie wygląda i chyba tak zostanie. Tutaj Wiktoria ma gry, tu jeszcze chyba dorzucę parę gier, które nam się właśnie nie mieszczą z szafy. I wtedy będzie Wiktoria miała w jednym miejscu, bo zauważyłam, że jak coś chowamy z Wiktorią gdzieś, to Wiktoria o tym zapomina i przestaje się tym bawić. Książki Wiktoria uwielbia, co możecie wiedzieć z innych filmów. Ma trochę tych książek, ale książki teraz jej się bardzo, bardzo zmieniły. Gusta literackie jej się bardzo pozmieniały. Zaraz wam pokażę mniej więcej, jakie ma. Ale idąc tutaj dalej, tu są książki, które porozdzielała jakby na trzy kubki. Ma dwie koleżanki takie młodsze, które uwielbiają księżniczki i jednorożce, tak jak ona kiedyś, więc, znaczy księżniczki. Wiktoria bardziej jednorożca, ale też miała bajki dla księżniczek tak zwanych, więc tutaj po prostu one sobie porozdzielała między nimi. Jest też jedna kubka dla Kacpra. Ja niektóre książki właśnie po Wiktorii mu zostawiłam i powiem wam szczerze, że bardzo fajnie on sobie je teraz właśnie czyta. Oczywiście teraz doszło więcej książek z samochodami, ale też jest dużo takich książek, które wiem, że mu się później przydadzą, czy do szkoły, czy właśnie święta i te sprawy. I ja jemu akurat wkładam do szafy. On jeszcze tak dużo ubrań nie ma, więc w szafie ma naprawdę sporo miejsca, więc tam przechowujemy to wszystko. Tu ostatnio Wikusia sobie układała w swoim domku swoje zabawki, więc tutaj jest fajny porządek, ona się tutaj bardzo lubi bawić. Teraz ten domek kiedyś był domkiem Barbie, a teraz to jest domek LOL Surprise. Ale jeszcze tutaj co nieco stąd pójdzie też. Mamy też bardzo fajną dziewczynkę w North Carolinie, która bardzo chętnie przyjmuje zabawki po Wiktorii, jak i ubrania, więc dlatego robimy też tą czystkę z racji takiej, że Marek wyjeżdża jutro właśnie znowu do North Caroliny i będzie mógł przekazać jej dużo prezentów. Tutaj też musimy zrobić troszeczkę porządek. Wszystko to robimy ze względu na to, że za 2 tygodnie Wiktoria zaczyna szkołę. W tym roku wyjątkowo późno. Jest to z wiadomych celów opóźnienie
przez niestety, ale wirusa. Tu jak widzicie też zaczęłyśmy już, tu są rzeczy do oddania właśnie do North Carolina, tu są rzeczy dla tych koleżanek, tu są rzeczy też, które segregujemy do oddania. Tam myślimy, żeby Wiktorii strój z taekwondo, bo właśnie Wiktoria wróciła niedawno. Tutaj słuchajcie, myślimy o tym, żeby były po prostu prawie same Lego, bo Wiktoria uwielbia teraz bawić się Lego, ma taką fazę na Lego, że głowa mała. I właśnie tutaj pamiętacie, ja Wam podlinkuję w ogóle, jak ten pokój wyglądał po dużej metamorfozie. Sądzę, że za jakieś 2 lata zrobimy metamorfozę pokoju Wiktorii, bo będzie trzeba chyba wymienić łóżko, bo już będzie na nią, można powiedzieć, za małe i trochę za dziecinne. Już Wiktoria coś tam nabąkuje, że właśnie jakieś tam zmiany by się przydały. To pewnie pójdzie do Kaspra, do pokoju, zmienimy może te baksy większe na jakiś inny kolor i to będzie idealnie pasować do Kaspra, też zmienimy wtedy materac na czarno-biały na przykład, więc wiecie, nic się nie zmarnuje, zawsze gdzieś będzie można coś tam przemienić. No dobra, ale idąc dalej, możecie słyszeć Kaspra i Wiktorię w tle z Markiem, bo tam ostro jedzą, dyskutują i w ogóle. Tutaj jest taki właśnie materacyk i ten materacyk Wiktoria kiedyś sobie tutaj siedziała, patrzyła w okienko tego, ale powiem Wam, że jak zaczęła mieć dużo zajęć dodatkowych i zaczęliśmy różne inne rzeczy robić, to ona po prostu z tego przestała używać i zrobiło się to taki, o widzicie, sortownia pluszaków. I te pluszaki pewnie gdzieś będą, część będzie leżała sobie na łóżku, część pewnie pójdzie gdzieś do pudełek, które Wiktoria ma pod łóżkiem. I tutaj myśleliśmy o tym, żeby Wiktorii zrobić mega miejsce do budowania z Lego. Jej brat też uwielbia Lego, o dziwo nawet tych małych elementów nie je, już chyba z tego wyrósł i bardzo fajnie oni się razem ze sobą bawią. Jakby tutaj tak sobie właśnie leżało to Lego z takimi, wiecie, tymi jakby, to fajnie by to, wiecie, miało miejsce. Potrzebuje się do tego takie rzepy do przyklejenia, żeby to się po prostu tej szafki trzymało, żeby to nie spadało, żeby oni się nie denerwowali, jak coś już sobie zbudują, żeby im to nie pospadało. Tutaj jak widzicie też, już Wam mówiłam wcześniej, że tutaj zrobimy porządek. W szafie jest bardzo porządnie, jak widzicie, więc tutaj nic nie będziemy ruszać. Ostatnio ubrania też żeśmy przejrzały z Wiktorią, więc Wiktoria ma dużo miejsca. Jedynie co to gry, które tutaj gdzie niegdzie leżą, to po prostu pójdą na te 2 półki, bo się teraz już będą fajnie, to będzie się to mieściło. Tu możecie zobaczyć Wiktorii egzamin i dyplom z taekwondo, gdzie zdobyła właśnie żółty pas i uwaga, w tym tygodniu będzie zdawać na pomarańczowy pas, więc już niedługo też będzie gdzieś wisiał żółty pas, który na razie jest tutaj. No i tutaj też, uwaga, uwaga, książki, pozycje książkowe, które Wiktoria bardzo lubi. Dogmena uwielbia. Z tej strony pozdrawiamy Sebastiana, Ani z Family Beauty Box, bo też Sebastian bardzo lubi Dogmena. Tutaj mamy Baby Sisters, Little Sisters. Bardzo fajna książka. Polecam Wam tą książkę, jeżeli jesteście z rodziny patchworkowej. A co to oznacza? To wystarczy pójść do Vloglola, która często to tłumaczy w swoich filmach, co oznacza rodzina patchworkowa. Też Wiktoria uwielbia Pokémony. I Diary of Vampy Kid. No i też inne tutaj, Bad Guys. Tutaj mamy też inne jakieś propozycje, jeszcze ciągle. I co tutaj jeszcze mamy? Tutaj są wszystkie takie, wiecie, książki do science. Takie naukowe, do różnych eksperymentów, są też, wiecie, fantasy, czyli Star Wars i różne takie creatures. No, jest tutaj tego sporo. Tutaj mamy pozostawioną jeszcze serię bajek Disneya, którą zbierał dla niej mój tata, więc ona tu bardzo ładnie sobie wygląda.
Może już tak często Wiktoria do tych bajek nie zagląda, ale jeszcze czasami coś tam sobie poczyta. Później one pewnie pójdą do Kacperka do pokoju. No i teraz też ostatnio ulubiona książka Wiktorii to jest Gravity Falls. To jest taka bajka, taki serial. Wiktoria uwielbia, możecie słyszeć Kaspra, jak fajnie trenuje swój głos. Tutaj też są Pokemony. Tu jak też widzicie jest dużo książek po polsku, Elementarz, Kosmos i te sprawy, encyklopedie. Tutaj słowniki, tu Dron Wiktorii, no i tutaj będą właśnie gry. Tu też chcemy zrobić całkowicią czystkę, żeby tutaj wiecie nie za dużo się działo, żeby można było bardziej się skupić już na takim wiecie w szkolnych tematach. No i tak to się przedstawia, tu Wam jeszcze szybko pokażę łóżko. Łóżko wygląda tak. To łóżko zrobiło wielką furorę parę lat temu, kiedy właśnie robiliśmy metamorfozę tego pokoju, bo to łóżko jest z biurkiem, to się biurko wysuwa, ale powiem Wam, że właśnie tak myślimy, że już za 2 lata będzie trzeba to łóżko wymienić. Nie wiem, czy ono pójdzie na przykład do Kaspra, czy do kogoś innego, bo po prostu znowu byśmy mieli problem z wiatrakiem. Ten wiatrak jest bardzo słaby, nie polecam i mało po prostu daje chłodu, powietrze ciągle stoi. Ci, co mają klimatyzację, to znają ten ból. Tutaj też się zmieniło, zawiesiłam Wiktorii plakat Pokemonów. No i tak, tutaj nie wiem, czy jeszcze coś będziemy zmieniać z Wiktorią, czy, bo powiem Wam, że trochę jednorożce idą w odstawkę. Już powoli Wiktoria chyba z tego zaczyna wyrastać. I niektóre tylko rzeczy sobie zostawia, które jej przypominają jakieś wspomnienia. Tutaj ma swoje takie, wiecie, zdjęcia, które ostatnio też jej nowe dodałam, z Kacperkiem, z nartami. Takie zdjęcia właśnie rodzinne bardzo, tutaj ma wszystkich. No oczywiście zegar, który jeszcze jej się ciągle podoba, więc zostaje. Tam ma swoje plecaki, torby, to też chyba tak raczej zostanie, więc tak to się tutaj przedstawia. Stąd został ściągnięty jednorożec, który jest tutaj, który kiedyś Wiktoria sama robiła, bo stwierdziła, że on już jest za dziecinny i go nie chce. Ten jeszcze ciągle kazała zostawić, więc tak to się przedstawia, słuchajcie. A, też żeśmy ściągnęli taką tęczę, tutaj kiedyś była taka tęcza, też powiedziała, że to już jest za dziecinne, więc chce to oddać komuś. No, więc tak, tutaj ogólnie jest, powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie, fajny porządeczek, no ale jak widzicie tych książek jest sporo i tych wszystkich innych rzeczy, więc powoli, powoli to ogarniamy. Jest to dłuższy proces z tego względu, że Wikusia robi to ze mną. Ja nie robię tego za nią. Ona musi sama zdecydować, co chce, żeby, wiecie, żeby jej jakby oddać, czym się jeszcze bawi, a czym nie. Więc robimy to razem. No i to z tego względu jest troszeczkę dłużej, bo w międzyczasie się czymś tam pobawimy, coś tam sobie pogadamy i to tak się schodzi. Wikuś, lecimy z tym pudełkiem. Proszę bardzo, zaglądaj, co tam jest. Szybciutko. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oh, I remember her. I actually created her. O, no to zostaje, you like tak? Mikuś, powiedz coś o tym, coś więcej. Co to jest? So it's a toy, but what you do with it, it's like for a game. Czyli to jest, ale jak one się nazywają? They're called Roblox characters. Mhm. Ta-da. Czy flet zostaje? Yeah. Dobra. So I can practice it. A możesz po polsku mówić? Flet zostaje? Dobra. Patrzymy dalej, Wikusia. To? I mówiłam nie. Nie. Dobra. To? That means nie. And this means... Przyszedł kolejny pomocnik. Kacperek. Najlepszy płyn ever do mycia, słuchajcie, naprawdę. Od razu taki do użytku, nie trzeba go spłukiwać. Jest bardzo też ekologiczny. On jest chyba na bazie octu. Ten akurat, jak widzę, to jest na
bazie cytrynki i sea salt, więc też bardzo dobrze. Tutaj macie wszystkie opisy. Wiem, że on też jest dostępny w Europie, więc jak czegoś dobrego szukacie do mycia na przykład pokoi dzieciaków, to naprawdę super. Tutaj już prawie nam się starło, ale te gąbki magiczne są po prostu rewelacja. One nie do wszystkiego się nadają, ale jeżeli chodzi o flamastry, meble, to zobaczcie. Za chwilę tego nie będzie. Trochę trzeba potrzeć. To działa na zasadzie jak papier ścierny, więc tak jak mówię, nie do wszystkiego się to nadaje, ale do białych mebli czy do ścian naprawdę robi robotę. Ale super. A Wikusia dalej tam przygląda rzeczy swoje stare, nie Wikuś? Ale ci się pozmieniało, co? No kochani, mamy bardzo duży progres. Już jak widzicie, śmieci, znaczy śmieci nie zniknęły, ale rzeczy, które są do oddania, zniknęły. Teraz mamy bardzo dużo pustych pudełek i taki myk. My kiedyś trzymałyśmy z Wiktorią, znaczy się Wiktoria trzymała Lego w takich oto kontenerkach z zamknięciem. To są w ogóle takie fajne baksy na takie walizki, na różne śrubki i inne rzeczy. Marek jej to kupił chyba w Home Depot czy w Lowesie, już nie pamiętam. Ale one były w szafie i Wiktoria w ogóle o nich zapominała, a miała tutaj jedno pudełko z Lego cały czas i tylko tymi się bawiła, więc stwierdziłam, że przesypię jej to wszystko do tych pudełek, ale zobaczcie, jak to fajnie robi. Jest normalnie idealnie, więc chyba jej tak to zostawię. Po prostu opróżnię te walizki i będzie miała świetny patent na właśnie segregowanie sobie tych rzeczy. Wiem, że na pewno u niej to tak będzie, no chyba, że brat tu wpadnie, no to trudno. Wiktoria tam się fajnie bawi Lego właśnie. I pomagają mi tutaj to wszystko przestawiać, przynosić. Ale jeżeli wy na przykład nie macie takich tych pudełek, jakby ktoś się pytał, skąd ten regalik, to jest z Ikei chyba taki standard, który jest do pokoju dziecięcego, czy nawet przedszkoli, wiem, używany, no to macie już informacje, a takie właśnie pudełeczka w różnych takich, te całe walizki możecie kupić w budowlanych sklepach i możecie sobie wtedy trzymać właśnie w takim czymś Lego, sobie posegregować kolorystycznie czy częściami, jak to tam już woli. I wtedy fajnie można przechowywać sobie to Lego, mało miejsca wtedy zajmują, jak widzicie. No i dużo lepiej się wtedy buduje z czegoś takiego. Tak się przedstawia szafka, już prawie gotowa. Jak widzicie, ściągnęłam tą gąbkę, zresztą stwierdziłam, że muszę ten pokrowiec uprać i wtedy ten pokrowiec pójdzie sobie na dół, bo tam Wiktoria ma też lampki pod łóżkiem, które Wam później pokażemy, i też takie siedzisko do siedzenia. Często jak kumple do niej przychodzą, koleżanki, to właśnie sobie tam siedzą. A tutaj zobaczcie. Ta-da! Tutaj mamy instrukcję obsługi do Lego, tu jest tak. Tutaj ma ogólnie taki, wiecie, swoje Lego. Tutaj ma jeszcze kolejna segregacja, kolejna. No i tutaj ma ogólny taki właśnie ogólne zabaweczki. Tu akurat zegar do nauki, który nam został. Jakieś rzeczy takie do szkoły, jakieś zapasowe części, więc akurat mamy miejsce na to wszystko. I jeszcze nam zostało jedno wolne pudełko, więc bardzo fajnie. A teraz tak, zobaczcie, o co mi chodzi z tymi planszami. Właśnie muszę wyciągnąć, żeby zobaczyć, ile jeszcze potrzebuję. Tu mamy takie ala lotnisko. O, niestety nie da się zrobić, żeby były, wiecie, jedno, drugie, tak? Bo by fajnie to wyglądało, jakby to było w ten sposób. Ale niestety albo w jednym, albo w drugim przypadku to będzie dużo wystawać. Chociaż źle to nie wygląda. I to bym chciała zrobić na rzepy, żeby tego właśnie nie przyklejać. Żeby to tak, wiecie, zostało. Jak widzicie, dzieciaczki się bawią.
Tutaj Wikusia ułożyła sobie na razie te maty takie, które mamy, ale uwaga, udało nam się zakupić z Wiktorią. Zobaczcie, takie trzy duże, klasyk, takie trzy duże, szare podkłady właśnie do Lego, z Lego zresztą. I one idealnie pasują na całą szerokość tej szafki. Tamte są, wiecie, jakby połowę mniejsze, nie? No jakoś tak. A te mi się udało, nie musiałam dokupywać tych samych, tylko te, tamte oczywiście też zostaną, będą jeszcze, będzie więcej do zabawy. No, no fajne, tak? Fajne takie, wchodzi się po tym, fajnie, tak. No i widzicie, brat dołączył, więc będziemy zaraz to składać, układać i przyczepiać. Jak widzicie, mam już rzepy, więc zaraz będziemy sobie rzepić, przyczepiać i w ogóle tutaj też jest jeszcze zastosowanie. Nic prostszego, na czystą powierzchnię po prostu odklejamy jak naklejkę taki rzep. No i czekamy 15 minut, żeby to po prostu się dobrze nam przyczepiło i później możemy już przykleić sobie kolejną rzepę do takiej maty, przyklejamy i później jak po prostu nam się to znudzi, to możemy to sobie odczepić i mamy normalną tutaj półkę, ławkę, co już nam się podoba. Moja szefowa, słuchajcie, zaakceptowała taki projekt, żeby były dwie duże takie maty, jak widzicie, wtedy tutaj nic nie wystaje i jedna mniejsza, ta zielona, bo ona sobie tutaj już zaczęła coś tam budować, więc jak szefowa mówi, tak robią. Jedynie co, to tutaj troszeczkę będzie ta mata do Lego wystawać. Ale to chyba nawet ładniej będzie wyglądać. Widzicie, rzepy już przyczepione tutaj do rogów. Tu mam kolejną część rzepa. To jest właśnie taka naklejka, więc zaraz będę to odkleić i przyczepiać teraz do komody. Tak oto przykleiłam rzepy. No i teraz chciałam Wam pokazać, jak wyglądają te naklejki. Powiem Wam, że w jednym miejscu musiałam poprawiać i takie są mocne te naklejki, że naprawdę to będzie dobrze trzymać. Widzicie, taka naklejeczka oto i przyklejam na samym, można powiedzieć, brzegu tej szafki. O, w ten sposób. Ta-da! I już jeden mamy z głowy rzep. Więc trzeba poczekać 15 minut, że to się dobrze przykleiło i będziemy działać dalej. Zobaczcie, i skończone. Jak to się przedstawia? A proszę bardzo, jakie mamy mocne rzepy. Widzicie? I to się fajnie, bo to się nie rusza, zwłaszcza jak wiecie, tutaj Kasper wchodzi, Wiktorii, no to wszystko się rusza generalnie. W końcu zrobiłyśmy tak, jak moja księżniczka sobie zażyczyła. Czyli dwie szare, duże takie plansze, do tego ta jedna zielona, ona też jest tutaj przymocowana na te rzepy. Tam jest troszeczkę luzu, jakby coś było więcej już złożone, jakieś większe, nie wiem, statki, czy inne pojazdy, czy ludzie jacyś, tutaj jeszcze sobie dosuwam pojemniki. No więc tak to się przedstawia, mi się to bardzo podoba. Jest to naprawdę bardzo fajny taki pomysł i powiem Wam, że jak to zostało tak sprawdzone, to już się powtórzę Wam, że właśnie na urodzinach Wiktorii bardzo dzieciaki z tego korzystały i budowały. Oczywiście te maty wtedy były, te plansze były poukładane tylko tutaj, nie było tych rzep, ale sądzę, że to będzie dużo lepiej jakby działało. Można też, słuchajcie, na przykład na ścianie też bardzo fajnie sobie takim samym sposobem zrobić, ale my już ścianę oszczędzamy i wystarczająco tutaj dużo ma powierzchni Wiktoria do budowania, więc naprawdę super to wygląda. Przynajmniej jest funkcjonalne i naprawdę wykorzystane miejsce w końcu. No bo wiecie, tak to leżały maskotki, Wiktoria tutaj i tak sobie nie siedziała. Kiedyś jak była młodsza to tak, ale teraz już nie. No, więc my dalej sprzątamy, już dużo żeśmy z Wiktorią zrobiły. I rzeczywiście zostały takie rzeczy, z których ona już teraz korzysta. Rośnie mi ta dziewczyna. Ta-da! Jesteśmy już w pokoju u Wiktorii po małych zmianach, organizacyjnych bardziej. No,
Więc wiecie, za dużo się tutaj nie pozmieniało, ale chociaż trochę. Tutaj nam się zwiększyło miejsca na tym blacie, ale ten blat, no to wiecie, no też jest dla niej, to nie to, żeby tu było jakieś pustki. Powiesiłyśmy też z Wiktorią tutaj właśnie tą tablicę korkową, która wcześniej stała, bo ona bardzo niszczyła ścianę przez to, że się obijała. Tutaj Wiktoria, jak widzicie, ma różne fajne wspomnienia, ma tu zdjęcia jednej i drugiej babci, wujka, nasze brata ciotecznego, no ma tutaj taki swój kącik też wspominkowy, tutaj oczywiście dyplom, niedługo dojdzie też kolejna rama z żółtym pasem, bo Wiktoria będzie zdawać niedługo na pomarańczowy, to co Wam już mówiłam. No tutaj się jakoś wielce nie zmieniło, tutaj zniknęła tęcza, która była, a zawisł ten piękny łapacz snów. Tutaj jakieś doszły tam obrazki Wiktorii, tak, zmieniłyśmy sobie tą żółtą ramkę na obrazek, który Wiktoria sama robiła, wyklejała w te właśnie wakacje, bardzo ładnie jej to wyszło. No i jakoś tutaj się wielce nie pozmieniało, doszedł nam tutaj taki wielki lobster, który słuchajcie, bardzo fajnie Wiktorii tutaj pasuje do czytania też książek, ona sobie tutaj na nim siada. A tak to zabieramy go na basen czy na plażę. W domku Wam pokazywałam takie małe zmiany, że właśnie doszły nam te naklejki. Mniej więcej tutaj sobie Wiktoria wszystko poukładała, jakieś mebelki nam doszły, ale to już dużo wcześniej. Łóżko, przy łóżku się nic nie zmieniło, jeszcze mamy w planach, bo już mamy nową półkę, taką półkę na książki, więc na pewno ona niedługo zawiśnie i znikną tutaj te pierdoły, a będą po prostu książki, które ostatnio czyta, a powiem Wam, że Wika pochłania po prostu książki, uwielbia. Zmienił się też plakat, tu kiedyś był plakat z jednorożcem i z jej imieniem, teraz są Pokemony na czasie. No i tutaj oczywiście największa zmiana jest tutaj w tych zabawkach. W sumie to powiem Wam, że chyba jest tylko jedna szuflada z takimi jakimiś mieszanymi zabawkami, a tak to wszędzie jest Lego, bo Lego Wiktoria uwielbia, więc jak widzicie zrobiliśmy tą fajną matę. Pokażę Wam też, co Wiktoria ma pod łóżkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, biurko się tak wysuwa z tego łóżka, fajnie. Jest miejsce pod właśnie łóżkiem, a pod łóżkiem Wiktoria ma całą swoją bazę. Zobaczcie, tu przenieśliśmy ten materac, który miała właśnie na tej szafce, gdzie jest teraz Lego. I ona sobie tutaj czasami leży, czasami sobie siada i albo sobie coś robi na komputerze, albo czyta książki, no albo się bawi, też jak kumple do niej przychodzą, to też, albo z bratem coś tam urzęduje. Tu ma też takie dwa wielkie pudła, gdzie trzymamy jakieś maskotki, takie zabawki jeszcze, którymi się właśnie bawi, jak ktoś do niej przychodzi. Ale też jak ktoś właśnie przychodzi lub jak się bawi z bratem, to wysuwamy te dwie jakby wielkie skrzynie i oni mają tam fajnie dużo miejsca i robi się taki nam domek. No i zobaczcie, tutaj ma takie światełka, już dawno je żeśmy zamocowali. One kiedyś wisiały na jej łóżku. Tu są też, jak widzicie, obrazki, które Wiktoria sama malowała. No więc tak to się przedstawia, tu jest taka jeszcze kula. No rzeczywiście bardzo fajnie to wygląda, ma taką fajną właśnie kryjówkę swoją, tutaj się wtedy zamyka się to biurko i też jest takie małe przejście, Kasper tam bardzo często sobie zagląda. Słuchajcie, muszę już iść, bo chyba ktoś puka do drzwi, jak słyszycie mojego psa. Tak się przedstawia cały pokój Wiktorii, sądzę, że fajne takie niewielkie zmiany są potrzebne. No, jeśli Wam się podobało, to dajcie znać. Na pewno będziemy robić więcej takich filmików. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki, pa!